Mr. Mars, can you confirm that your son has disappeared? Do you think your son is still alive? Do they think it's the origami killer? It is a possibility. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heavy Rain. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, suba na kanale, jeżeli jesteście nowi, z dzwonkiem oczywiście. Wbijajcie też na streamy, w linki w opisie, Facebook polubcie, Instagram zasubfollowujcie. Jakby ktoś chciał gierkę kupić, to linka macie oczywiście w opisie. Kontynuujemy. Tak pójdzie sobie, no, nawet się nie przeliczą, czy coś? Nagrywam od razu odcinek po odcinku, nie więc... Wstawaj. Znajdę cię, Sean. Przysięgam, że cię znajdę. Nie mam czasu. Muszę znaleźć syna, zanim będzie za późno. Może się wysikaj chociaż. Bo zbyt długie, nie? Trzymanie moczu. Coś tam, coś tam. Pudełko. Muszę otworzyć kolejną figurkę. Może jakieś leki wejść czy coś? A może chcesz zrobić kubkę? Dobra, dawaj kolejną figurkę. Czy jesteś gotów zabić, żeby uratować syna Brand Silver? Zabij go, przyślij zdjęcie, twoja nagroda czeka. Serio mam kogoś jeszcze zaciukać? Jedziemy! Nie ma ludzi niewinnych, nie? Tak jak kobiet. Dobra. Dobrze, że sobie uciąłem mały palec u lewej ręki, a nie na przykład wskazujący u prawej, nie? A to kurna kto? O, spacja, no i... A to ten! Siedzi w tych okularkach i udaje, że gra, nie? A pewnie jest w gabinecie i nic tam nie ma innego. Oprócz biureczka. No pewnie, jeszcze lokalna, ta, no, jasne. Pańska wódka. Ja też chcę. Dzięki. Proszę wybaczyć, ale wygląda pan na zmartwionego. Trudności ze śledztwem? Blake twierdzi, że to Mars jest zabójcą. A pan nie? Sądziłem, że istnieją obciążające dowody. To prawda, ale to nie ma żadnego sensu. Jego profil psychologiczny nie pasuje, profil geograficzny również. Nie wierzę, że ojciec mógł utopić ósemkę dzieci, a potem porwać własnego syna. Mars nie jest zabójcą z origami. Też tak sądzę. Dam sobie głowę uciąć. No, on sobie dał palec uciąć. Co zatem? Twoja matka. Nie mam bladego pojęcia. Może powinien pan przejrzeć zgromadzone dowody? Właśnie o tym samym pomyślałem. Których nic nie ma, nie? A i jeszcze jedno, proszę pana.
Nie powinien pan przesadzać z wie pan czym. To niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Staram się to kontrolować, ale to niełatwe. Coraz trudniej mi to opanować. Jeśli nie będzie pan uważał, to to pana zabije. Byłoby to czym jest to? Proszę pana. Chodzi o te niebieskie jakieś tam tabletki, czy chodzi mu o wódkę? No proszę, chyba mamy coś nowego. Nagranie wideo z parku z tego samego dnia, w którym zniknął Sean Mars. Wątpię, by coś tam było, ale nigdy nie wiadomo. No właśnie, dajcie to, ja tego nie widziałem. Zidentyfikowano 1583 pojazdy. To mi nie pomoże znaleźć samochodu zabójcy. Może jeśli zestawię te informacje z inną wskazówką. Okej. Zabójca chyba jeździ Chevroletem Malibu z 83. O. Dobra. Też chyba sprawdzaliśmy, nie? Czemu oni jeszcze nie byli w sklepie z origami, nie? Nie w tą stronę. Ślady opon Chevroleta pozostawiono o 16.02, gdy pojazd poruszał się w kierunku parku. Wracał o 16.37. To by się zgadzało z czasem zaginięcia Seana Marsa. Czy to może być samochód zabójcy? Nie ma. Okej. Szkoda, że nie widać twarzy kierowcy. Samochód został skradziony. Sprawdźmy. O kradzież podejrzewano Jacksona Neville'a, ale sprawę umorzono z braku dowodów. Tu nic nie ma. Dobra, tu już... A nie, jest jeszcze. Dowód OS, osobisty. Jackson Neville, pseudo-szajba, zamieszany w kradzieży i nielegalny handel samochodami, uznany za niebezpiecznego. To u niego zabójca mógł zdobyć samochód. Trop jest słaby, ale to wszystko, co mam w tej chwili. Coś ogarnęliśmy. Krew mi leci z nosa. Ręce mu się trzęsą. I jeszcze jedno, proszę. Nie powinien pan przesadzać z wie pan czym.
To niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Kuźwa. Nie. Zaczyna się. Tripokaina. Fiolka leży na stoliku nocnym. Wystarczy mi tylko trochę. A ból zniknie. Muszę wytrzymać. Świństwo mnie wykończy. Na pewno dam radę. Muszę się opanować. Wymyślę coś, aż mi przejdzie. Muszę się tego pozbyć, nie mam wyjścia. Spuszczę to w kiblu. Prysznic. Zimny prysznic mnie ocuci. Prysznic w garniturze, nieźle. Nasz detektyw. O co chodzi z tym gościem w ogóle, tym z FBI? Manfred! Manfred! Jesteś tam? Witaj, Manfredzie. Kto tam? To ja. Scott Shelby. Pamiętasz mnie? Scott? Tak! Tak, no przecież! Dobrze cię widzieć. Ile to już lat? No, będzie chyba z 10 lat. A, w moim wieku czas przestaje mieć znaczenie. Naprawiam zegary, ale o czasie staram się zapomnieć. A co tam u ciebie? Ciągle w policji? O nie, odszedłem. Teraz jestem prywatnym detektywem. A to Loren. To przyjaciółka. Witam. Witam, młoda damo. No, to trzeba uczcić. Mam tu coś. Chwileczkę. Gdzieś tu powinna być jedna butelka szkockiej. Fajnie znowu widzieć Manfreda. Zupełnie jak za dawnych lat. Niewiele się tu... Wyświadczysz staruszkowi przysługę, Scott? Powiedz, żeby zadzwonili później. Nie ma sprawy. Halo? Tak, zgadza się. Ale on nie może teraz podejść. Mógłby pan zadzwonić po południu? Dzięki. Okej. No to chlub w ten głupi dziób. Za starą przyjaźń. Rzuciłbyś okiem na jedną kopertę. Może mógłbyś mi powiedzieć coś o maszynie, na której wypisano adres? Pokaż mi ją. Moglibyście podać mi lupę? Proszę was, leży gdzieś tam za ladą. Już ci podaję. Oczy już mnie trochę zawodzą.
chyba nie tu. Dobra, dobra, już wiem, że za ladą. Pokazał tam, a lada jest przecież tutaj, nie? Trzymaj. Dziękuję. To popatrzmy, co nam powie ta koperta. Royal 5. Krój liter T i F jest typowy dla tego modelu. Produkowana między 1907 a 1924. Tak, to na pewno ona. Royal 5. A te maszyny ciężko znaleźć? Ależ nie były popularne. Powiedziałbym, że pewnie wiele ich się kurzy u ludzi na strychach albo w piwnicach. Dużo jest miejsc, w których naprawiają takie maszyny? W 1964 za bezcen wykupiłem od firmy cały zapas części. I tak mieli je wyrzucić, więc dostałem całą partię. Każdy, kto w tej okolicy używa tej maszyny, musi prędzej czy później trafić do mnie. Masz gdzieś listę klientów? A jakże? Przynajmniej o tych, co płacą. A moglibyśmy rzucić na nie okiem? Ależ oczywiście. Wszystkie księgi trzymam w biurze. A jeśli się wam nie śpieszy, to mogę wam zrobić listę wszystkich klientów, którzy kupili albo naprawiali Royal 5. Tak, to by nam bardzo pomogło. Chętnie pomogę. Dajcie mi 2 minuty, a przyniosę wam gotową listę. Okej. Myślisz, że zabójca tu był? Jeśli ma starą maszynę, to mógł ją przecież oddać Manfredowi do naprawy. Dowiemy się z listy. No nie, teraz wszystkie będą biły. Manfred już długo siedzi w swoim biurze. Lepiej tam zajrzę. Loren sądzi, że udaje się znaleźć zabójcę. Halo? Manfred! Halo! Zarejestrowaliśmy pańskie wezwanie. Radiowóz przyjedzie za kilka minut. Muszę zapisać pańskie nazwisko. Halo? Halo! Co ty się odwaliło? O mój Boże. Nie żyje. Boże. Biedny staruszek. Nie zasługiwał na taką śmierć. No. Scott? O mój Boże! Co ty robisz? Wzywam policję. Morderca już to zrobił za nas. Myślę, że chce nas wrobić w zabójstwo. Musimy stąd szybko znikać. Co ty mówisz? Nie mamy nic wspólnego z jego śmiercią. Przypadkiem tu byliśmy. Słuchaj, musimy znaleźć Shona Marsa. Nie mamy teraz czasu na wizytę na posterunku i składanie wyjaśnień. No to co robimy? Wychodzimy, nie? Pilnuj drzwi, a ja zetrę odciski palców na rzeczach, których dotykaliśmy. Pośpieszmy się. Policja może tu zaraz być. Drzwi od kibla. Co ty robisz, Loren? Przez ciebie możemy mieć kłopoty. To przecież księgi Manfreda. Musiał w nich szukać właścicieli tych maszyn. To nieważne, musimy stąd uciekać.
Dobra, wyłaź stąd. Aha, drzwi od kibla nie mogę wytrzeć, dobra. Szklanka, lupa i telefon. Dobra. To. Dobra, butelki tej nie dotykałem, to badziewie co ona dotykała. No i telefon, nie? Bo wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nic więcej nie dotykałem. Drzwi do kibla dotykałem, no i jeszcze tutaj ten... Okno, nie? Dobra, to jeszcze może te drzwi do kibla sprawdzę. Odcisku. Muszę znaleźć rzeczy, których dotykaliśmy z Loren po przybyciu. Scott, długo to jeszcze? Policja w ostatnią rzecz już wycieram. Wszystko. Nie było nic więcej. Okulary? Telefon? Gdzie jeszcze? Okulary? Jakie okulary? Gdzie zostawiliśmy odciski? Muszę sobie szybko przypomnieć. Wszystko. Gotowe. Możemy iść. Nic więcej nie było. Ile mogłem. Już raczej nie skojarzą nas z tym miejscem. Chodźmy stąd. To... No... Wydaje mi się, że nic więcej. Telefon został. Shit! Został telefon. Zapomniałem o telefonie. Więc... Twierdzi pan, że ofiarę zabito, kiedy pan był w sklepie. Czy tak? Tak. Poszedł po coś do swojego biura. Kilka minut potem poszedłem sprawdzić, co się dzieje. I wtedy go znalazłem. Kurde. Trzeba było wezwać policję, panie Shelby. Nie musielibyśmy się z panem tak wozić. Słuchajcie, nic nas nie łączy z tą sprawą. Znaleźliśmy się tam przez przypadek. Chciałem zaoszczędzić sobie czasu, który zmarnowałbym, tłumacząc się przed policją. Detektyw czy nie, proszę nie opuszczać miasta. A jak znajdzie pan jeszcze jakieś trupy, proszę nas wezwać. Dobrze? Kurde. Zapomniałem o tym telefonie, nie? No proszę, Scott Shelby. Znowu masz kłopoty? Złe miejsce, zła pora. Wiesz, jak to jest. Nie bój nic. Zajmę się tym. W imię starych czasów. Dzięki, Carter. Mam u ciebie dług. Masz coś w tej sprawie? Wiesz, kilka domysłów. Ale nic konkretnego. Ale jak przestaniesz się... już domyślać, to dasz znać, prawda, Scott? Pewnie. Nie lubię tego gliny, nie? Dokąd idziemy? Odwiozę cię do domu. Zrobiło się niebezpiecznie. Nie ma mowy. Jesteśmy wspólnikami, umawialiśmy się. Loren, słuchaj. Wiem, że chcesz znaleźć zabójcę, ale narażając się na niebezpieczeństwo, nie pomagasz mi. Nie jestem dzieckiem. Wiem, co mam robić. Chcę znaleźć zabójcę syna i nie powstrzymasz mnie. Masz się posłuchać, wracać do domu, a mnie pozwolić zająć się śledztwem.
Zatrzymaj auto. Co? Zatrzymaj się do cholery! Kurwa mać, no. Kobieta za kółkiem. Właśnie tym to się kończy. Jak nie pomożesz mi znaleźć mordercy mojego synka, sama to zrobię. Zajebiście. Dziewczyna jest uparta, Gosiu. Nie odpuści. Ze mną czy beze mnie? Niech to szlak, ja nie mam wyjścia. Chyba robię to, żeby ją chronić. Loren! No chodź tu. Jak tak dalej będziesz postępować, tego przytulisz niedługo. Przykro mi. Nie powinienem się tak odzywać. Po prostu nie chciałbym, żeby coś ci się stało. Okej. Odblokowujesz nowy bonus. Kurde, ten pierdzielony telefon, nie? Ciekawe, jakby to się potoczyło, jakbym ten telefon też wyczyścił. Czwartek, 11.15, 86 mm. Dobra, bo tu się zaczyna już poważniejsza akcja, czyli będziemy musieli kogoś zastrzelić w tym odcinku, więc kończymy. Kończymy. Zaczniemy sobie nowy odcinek od tego miejsca. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, suba na kanale, jak jesteście nowi, z dzwoneczkiem. Jakby ktoś chciał gierkę kupić, no to link w opisie oczywiście do wszystkich gier Quantic Dreams, które będą dostępne na PC albo już są dostępne, tak jak na przykład Heavy Rain. Wbijajcie też na streamy, oczywiście polajkujcie Facebooka, Instagrama i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!